Cześć, witam Cię piłkarzu bardzo serdecznie, tutaj Joachim Łeptuch, autor bloga Perfect Form i dzisiaj porozmawiamy o odżywianiu się piłkarzy. Zapraszam do oglądania. Ten filmik podzielę na 3-4 części. Otóż w pierwszej części porozmawiamy o węglowodanach, następnie porozmawiamy o białku, o tłuszczach i o nawodnieniu. Zaczynając od węglowodanów. Co to są węglowodany? Otóż to jest główne paliwo dla Twojego organizmu podczas wysiłku o dużej intensywności, czyli idealny pokarm dla naszego ciała. Piłka nożna to jest sport dynamiczny, który wymaga częstych zrywów o wysokiej intensywności. W czym znajdują się węglowodany? W makaronie, w ryżu, w kaszy, w pieczywie pełnoziarnistym. Dla przykładu, w 100 g makaronu znajduje się 70 g węglowodanów. Węglowodany mają to do siebie, że mogą być składowane w Twoim organizmie, w mięśniach i w wątrobie. Możesz ich mieć w swoim organizmie do 500 gramów. To jest taki Twój jakby zapas energetyczny na przyszłość. Przed meczem, przed treningiem należy uzupełnić ten zapas. Dlaczego? Ponieważ jeżeli brakuje Ci węglowodanów w postaci glikogenu, to Twój organizm zacznie czerpać energię z białek. A jak wiadomo, Twoje mięśnie zrobione są z białka. Co się więc dzieje? Twój organizm zacznie rozkładać Twoje mięśnie. A do czego to prowadzi? Do kontuzji. Przed treningiem na 3-4 godziny zjedz naprawdę pełnowartościowy posiłek napełniony węglowodanami. Jeżeli chodzi o mecz. Mecze są, wymagają sporego zapasu energii, więc możesz zacząć ładować nawet dzień lub dwa dni przed meczem. Czyli jeżeli masz mecz w niedzielę, to zaczynasz już ładować w sobotę albo nawet w piątek. Następnie, przechodząc do białka. Jak już mówiłem, Twoje mięśnie zrobione są z białka. Podczas treningu są jakby takie mikrouszkodzenia Twoich włókien mięśniowych i organizm je potem reparuje, ale do tego potrzebne mu jest białko. Białko jest zawarte w jajach, w mięsie, w nabiale, w serkach wiejskich jest właśnie go bardzo dużo. Otóż białko nie jest głównym źródłem energii podczas wysiłku fizycznego, ale jest kluczowe po treningu, po meczu do dobrej regeneracji. Tylko dzięki wystarczającej ilości białka Twoje mięśnie będą mogły się regenerować i rosnąć. Jeżeli zjesz dobry posiłek napełniony białkiem po treningu, to bóle mięśniowe, oczywiście nie mówię tutaj o zakwasach, znikną dużo szybciej. Przechodząc do tłuszczy. Jeżeli chodzi o tłuszcze, wybieraj przede wszystkim tłuszcze tłoczone na zimno i roślinne. Czyli nie masło, nie smalec. Jeżeli chodzi o tłuszcze roślinne tłoczone na zimno, to tutaj przede wszystkim mamy olej rzepakowy, oliwę z oliwek. Używaj tego do sałatek, do polania swoich dań. Jeżeli będziecie chcieli, to napiszcie w komentarzu, abym podał Wam kilka przepisów na zdrowe jedzenie dla piłkarzy. I tutaj przechodzimy do nawadniania. Woda jest kluczowa dla nas. Otóż podczas dnia możesz stracić nawet 10 litrów wody. Wyobrażasz to sobie? To są dwa takie duże bidony 5-litrowe. Oczywiście podczas zimy, tej wody tracimy trochę mniej, ale podczas lata, szczególnie kiedy się pocisz, to wydalasz nie tylko wodę, ale też minerały i witaminy. Przez co musisz sięgać po izotoniki podczas treningów, szczególnie w lecie. A co z napojami? Typu cola, Sprite, Fanta, sok pomarańczowy. Cóż, koniec z tym. Za dużo cukru w coli, jest za dużo cukru. Prawdziwi piłkarze nie piją napojów słodzonych. A co jeżeli chodzi o sok pomarańczowy? Otóż soki, które możesz znaleźć w sklepie, są to koncentraty. Nie wiem, czy jest coś tam tej pomarańczy, ale wiem, że też jest dużo cukru. Jeżeli chcesz napić się soku owocowego, to po prostu kup owoce i wyciśnij sobie ten sok. Jeżeli nie masz takiej możliwości, ja przyzwyczaiłem się do wody. Piję wodę już od około 2 lat. Tylko wodę. Nie pamiętam, kiedy piłem kolę albo fantę. Jeżeli chodzi o alkohol, to chyba nie muszę się tutaj wypowiadać. Kwestia dyscypliny, alkoholu nie pijemy. Jeżeli chcesz zacząć już dziś trenować jak prawdziwy zawodowiec, w opisie masz link do mojego bloga i do darmowego planu treningowego. Wystarczy, że wpiszesz tam swój mail, a ja wyślę Ci plan treningowy. Reasumując ten odcinek. Węglowodany są na energię, białka są na odnowę mięśni i wzrost mięśni. Tłuszcze są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, ale musisz uważać, aby były dobrego pochodzenia, ponieważ
Złe tłuszcze mogą Ci zaszkodzić. I czwarty, bardzo ważny punkt, nawadnianie. Od 2 do nawet 10 litrów dziennie podczas lata i podczas treningów o wysokiej intensywności. Trzymaj się, piłkarzu. Determinacja, motywacja i ciężka praca. Idziemy do przodu razem.